Cześć, audycja Kadr Ci w oko, dzisiaj odcinek 40, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i było San Diego Comic Con, więc w sumie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się San Diego Comic Conem, plus na początek zahaczymy o to, co się działo na naszej rodzimej scenie, częściowo trochę we Francji się działo zamiejscowo. Zaczniemy po prostu od pośmiania się z tego rakowiska, które wyniknęło na internecie. Napisałeś mi wtedy, gdy to wybuchło, po prostu, że bawisz się wyśmienicie. Ja również bawiłem się wyśmienicie, czytając te komentarze. O co chodzi? Chodzi oczywiście o graficzne protesty, albo poparcie tych protestów, przygotowane przez Michała Śledzińskiego, przygotowane przez Przemysława Trusińskiego i przede wszystkim przez Grzegorza Rosińskiego. Przez Grzegorza Rosińskiego, którzy rysując różne grafiki, w tym Grzegorz Rosiński z Torgalem, wyrazili poparcie dla protestów przeciwko reformie. No, tych reform sądowych, które się odbywały w Polsce. To, co się tam działo. No i jak zwykle w tym przypadku okazało się, że artysta nie ma żadnego prawa mieć jakiekolwiek poglądy. On jest od rysowania i od niczego więcej. I dyskusje, które się... dyskusje. To znaczy właśnie, chyba za dużo powiedziałem. Dyskusje się czasem zdarzały i dyskusje były owocne, bo no każdy ma prawo do własnych poglądów, więc jeśli ktoś przekazywał jakby nie obrażając nikogo, że uważa, że komiks i powiedzmy postacie z komiksu powinny się odcinać od tego, to rozumiem jego stanowisko, natomiast nie utożsamiam się z nim. Jednak jest to zupełnie inaczej, kiedy ktoś wtedy wpadał i tylko że ja po prostu nie wiem, być może faktycznie była tam jakaś merytoryka w tych co niektórych komentarzach, tylko pod tym pewnie znikały, bo to kompletnie ginęło pod tym napływem szajsu i cóż. A czytałeś komentarze, jak się okazało, że doktor Hu będzie kobietą? Też pysznie bawił. No pewnie, to było rewelacyjne. Zawsze się... Jeszcze czarna walkiria w torze. Zawsze się bawię wyśmienicie, gdy czytam te komentarze i po prostu te bóle dupy niesamowite. Czekam teraz na czarną kobiecą doktor Hu, albo nie wiem, czarny Bond. Muzułmankę. Czarny Bond już jest tam, coś tam przebąkiwali, prawda? Chyba przygotowywali dupki fanów pod... Czekam na czarnego Wiedźmina. O, to by dopiero było. Tak, ale... Czarnoskórego, oczywiście. Nie czarne. Czarny też spoko, tak jak czarny Smurf. Poprawność, nie? No, w każdym razie dyskusje były znakomite i... No, smutne zarazem, bo jednak... No ja uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów, a to, że jest akurat artystą i te poglądy manifestuje tym, co robi, albo z użyciem tego, co robi, no to jak ma inaczej to robić? Tutaj zauważyłem, mieli piosenkę napisać? Zauważyłem, że zwłaszcza w kontekście Grzegorza Rosińskiego dużo osób miało ból nie o sam pogląd, czy po wyrażenie go, tylko o to, że użył tego Torgala, nie? Że czemu Torgal? Zasadniczo to jest postać, którą współtworzył i ma do niej pełne prawa, znaczy do korzystania z niej, więc w sumie mógł to zrobić, tylko oczywiście zatwardziałe dupy fanów no popękały jednak, widząc lewa... Frank Cho nie ma natomiast praw do wielu postaci, które rysuje na swoich okładkach. Ale Frank Cho jest skarbem. Oczywiście dla co niektórych, na przykład dla nas. Właśnie niedawno widziałem też kolejne okładki. Mary Jane? Tak, też. No po prostu cudo. Ale wracając do spraw ważnych, naszym zdaniem każdy ma prawo wyrażać się tak, jak chce i to jest też część w sumie wolności słowa, o którą bardzo wszystkim zależy, żeby została utrzymana. Dlatego może po prostu warto nieraz najpierw pomyśleć, zanim się coś napisze. Albo nie pisać. Albo nie pisać, albo się wstrzymać. To jest dobry zwyczaj. Jak nie wiesz, co mówić, to nic nie mówisz. I mówię to wam ja. Flamer numer jeden. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o jeszcze taką kolejną rzecz, która wyniknęła już po San Diego Comic-Conie, a warto o niej wspomnieć, to jest nowy projekt Szymona Kudrańskiego, który tym razem będzie rysował serię komiksową o nazwie, mam nadzieję, że nie przekręcam, Quarry's War. I cykl ten powstanie na podstawie scenariusza Maxa Alana Collinsa. I tutaj wierzę zachwytom, że jest to naprawdę dość duże nazwisko.
niestety nie kojarzę, ale wierzę na słowo. No i ta seria komiksowa będzie adaptacją pierwszego tomu cyklu powieści tworzonych przez Maxa Alana Collinsa właśnie. On zaczął ten cykl pisać w 1976 roku. No i pierwszy zeszyt tej serii trafi do sprzedaży 29 listopada. Wydawcą jest Titan Comics. Więc kolejne wydawnictwo, które zatrudniło Szymona Kudrańskiego. Kolejny projekt, który się pojawi w jego CV, dość duży, tak się wydaje, więc no, co tu dużo mówić, kariera nie zwalnia i bardzo nas to cieszy. To, co zauważyłem tutaj, podziękowania dla bloga Kamień z Serca, gdzie pojawił się ten news. Jest tam też okładka tegoż zeszytu i tutaj właśnie się zastanawiam, czy to aby na pewno będzie zeszyt, ponieważ cena okładkowa pierwszego numeru Carys War to jest $6. Widziałeś ostatni zeszyt baśni? Widziałem ostatni zeszyt baśni, nie nazwałbym go zeszytem. I dlatego myślę, że to tak działa. No właśnie tak się zastanawiam, czy ten komiks będzie właśnie tylko pierwszy numer będzie w takiej cenie, w jakiejś powiększonej objętości, czy jak to będzie wyglądało. W każdym razie no, cieszę, że kolejny projekt Szymona Kudrańskiego niedługo pojawi się na papierze. No ten nasz rodak jest od 2011 nieprzerwanie obecny na amerykańskim rynku. A to Spawna rysował długi czas, później dla DC, dla Marvela, dla Aftershock. No tych tytułów już było naprawdę dużo. No i teraz dojdzie do tego kolejny i oby jak najwięcej, oby jak najdłużej. Trzymamy kciuki. Mm-hmm. Jeszcze z takich newsów, które pojawiły się przed lub po zaraz San Diego i zahaczając o polskich twórców, to będziecie mogli niedługo śledzić nowy komiks Katarzyny Wittersheim, który będzie się nazywał Helena Victoria i powstaje specjalnie do aplikacji TapTas. Nie przekręciłem nazwy, mam nadzieję, aplikacji. Aplikacja pomaga twórcom przekazać swoje treści do jakby większej publiki. Jest tam bardzo dużo komiksów, które się ukazują za pomocą tej aplikacji. Było dominowanych do Eisnera jako webkomiksy. Także warto śledzić. I sami będziemy śledzić. Natomiast sam opis, w którym pada magiczne słowo Tapas, nie Taptas. Tap, no wiesz, opis tego projektu, w którym pada to magiczne słowo Silesian, już mi się podoba, więc Trigger. Tak. Ja, chłopie, muszę to poczytać, jak już wyjdzie. Ciekawe, czy będzie z gadką. No, byłoby spoko. Znaczy będzie anglojęzyczne, ale jakieś treści z gadką byłyby no, jakaś bardzo... wersja polsko- i śląsko-języczna byłaby bardzo mile widziana, więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To co, przechodzimy już do tego San Diego Comic Conu? Tak, przechodzimy. No to od czego możemy zacząć? Od nagród Eisnera oczywiście. Och tak. Och tak. I tutaj nagrody zostały przyznane. No, co tu dużo mówić. Saga znowu zwyciężyła. No Saga i Vaughn to po prostu... No, ja już się sam z tego śmieję, bo ja myślałem, że no, Eisnery się nagrządzą tymi swoimi prawami, zwłaszcza prawami serii. I ja przypuszczałem, że Sagę już odpuszczą w tym roku. Byłem święcie przekonany, że Monstres jest teraz takim tytułem idealnie pod Eisnery w każdej możliwej kategorii, a tu jednak... A pamiętasz jak z baśniami było? Ile razy baśnie dostały tą nagrodę? No tak, ale Saga to już czwarty raz dostaje się czwarty raz. No a z reguły to jest właśnie takie, wiesz, trzy jest dość, a tu już czwarta nagroda, więc zdziwiłem się trochę. No ale tak, zacznijmy może od najlepszej krótkiej historii, bo to dla mnie też jest zaskoczenie. Good Boy, Toma Kinga i Davida Fincha w Batman Annual numer 1. No właśnie. Nie czytałem. Dalej. Nie mam zielonego pojęcia o czym to jest. Mam nadzieję, że to się ukaże w tym polskim odrodzeniu. Mhm. Ale nie, już sam fakt, że widzę nazwisko Davida Fincha wśród zwycięzców Nagrody Eisnera mnie przeraża. Znaczy, wiesz, short story wydaje mi się, że może mieć jednak nacisk na to story i jednak bardziej trzeba patrzeć na nazwisko Kinga. To w sumie racja. No Tom King tam też już łapnął jeszcze kolejnego Eisnera, to zaraz do tego dojdziemy. Mhm. Pojedynczy numer, albo one shot. Mhm. Beast of Burden.
What the Cat Dragged In. Mhm. Iwana Dorkina, Sary Dyer i Jilla Thompsona. Jill Thompson, to jest pani. I Jill Thompson, przepraszam, aha, panią. Wydawnictwo Dark Horse. Znasz? Tak, znam. Beast of Burden bardzo lubię i sobie zawsze polowałem na to, jak się tylko pojawiały. I no to jest też to, co doceniałem ostatnio w końcu po dziesiątkach tysięcy lat przetłumaczyłem wywiad z Alanem Grantem. I tam też padło, że Alan opowiadał, że bardzo tęskni za czasami, kiedy scenariusze nie potrzebowały crossoverów, eventów, 16 numerów i tak dalej, tylko byłeś w stanie w tych 24 stronach zawrzeć wszystko, co chciałeś i ta historia była przez wszystkich pamiętana. I Beast of Burden jest dla mnie trochę powrotem do czegoś takiego, że mam pojedyncze zeszyty. Tak samo dobrze się bawiłem przy starym Johna Hexie w DC. Tego z nowszego DC nie czytałem, więc tu się nie wypowiem. Nie czytaj. Okej, natomiast stary Johna Hex był super właśnie przez to. Jedyny chyba numer, który był dłuższy, to był ten jego Origin, który był przez 2 albo 3 numery, nie pamiętam. Trzy. Przez 3 numery. Natomiast cała reszta, pojedyncze zeszyty, pojedyncze historie, super to było. Tak samo z animacjami do DC. Może pamiętasz, oni do Blu-ray dokładali te DC Showcase. I te showcase'y mi się czasem bardziej podobały niż normalne animacje. No, z tymi niektórymi animacjami to akurat nie było trudne, żeby showcase'y były lepsze. No, to jest, wiesz, inna sprawa, ale ten z Johna Hex... Znowu. Podejrzane. Czy z Green Arrowa. Bardzo fajne były. Mhm. Najlepsza seria kontynuowana i to już wspomnieliśmy. Saga. Znaczy, no ja dalej sagę uwielbiam absolutnie, ale... Ile można? Ale wydaje mi się, że no z tych tytułów, które były nominowane, no oprócz The Mighty Thora, znam na bieżąco wszystkie. No i no ja osobiście bym wyróżnił jednak to Astro City, może to jest trochę zaskakujące, ale moim zdaniem twórcy tej serii no po prostu zasługują na to, żeby wreszcie po tych latach wszystkich ich wyróżnić. Oni są trochę jak DiCaprio. No możliwe. Z Oscarem, w końcu dostaną. Oby. No, najlepsza seria limitowana i znowu Tom King. Zawieszona. Tym razem dla Marvela i dla mnie znowu zaskoczenie, ale takie może troszeczkę mniejsze, bo tutaj, znaczy tutaj się wytłumaczę może, bo chodzi mi o to, że... Nie znosisz Kimentki. Nie chodzi o to, że nie znoszę tego tytułu, nie podoba mi się, nie, że nie znoszę. Tylko chodzi mi o to, że ja nieraz patrzę na te nagrody Eisnera, tak wiesz, wśród tych nominowanych na takie rzeczy może w stylu nie, że o to najbardziej zasługuje, tylko o to najbardziej pasuje pod Eisnera, bo tak jak wspomniałem... No trochę tak jak z Oscarami. Tak jest, jak wspomniałem, nie? Wcześniej, są takie rzeczy, które są typowe. Po prostu jest jakiś tytuł i już wiesz, że on będzie miał milion nominacji i pewnie coś złapie. No i dlatego właśnie mi się wydawało, że ze względu na obecne trendy polityczne, społecznościowe, bla 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 bla, właśnie to Kim and Kim może łapnąć Eisnera, a tu jednak Vision. No Vision mnóstwo dobrych opinii zbierał, może w końcu się przekonam, no, żeby sięgnąć. Myślę, że się nie zawieciesz, bo podobał ci się... Nie, tego się nie da porównać, że to są podobne do siebie serie, ale to jest dla mnie podobna świeżość jak Silver Surfer, ten nowy. Aha, okej. Okay. O, to Silver Surfer był fajny. No, to wiadomo, są zupełnie różne serie i o czym innym, natomiast równie dobrze się bawiłem czytając je. Dobrze, no to sprawdzę. Najlepsza nowa seria. I tutaj Egmont ma zagwozdkę. Black Hammer, Czarny Młot. Jeffa Lemira i Dina Ormstona. Dlaczego mówię, że Egmont ma zagwozdkę? Bo nie dość, że ta seria zebrała Eisnery, to jeszcze poogłaszano chyba z 5 spin-offów po drodze, więc jak to się twy, nie daj Boże, dobrze sprzeda w Polsce. Oczywiście, czego życzymy temu tytułowi, no to Egmont będzie, kurczę, musiał chyba sięgnąć po te wszystkie spin-offy. No ale z drugiej strony przy Hellboyu wcale nie musieli. W ogóle Deathstroke był nominowany w tej kategorii. No, muszę go sobie przeczytać, bo jeśli w końcu jest jakiś dobry Deathstroke, to będę w szoku. Będzie wychodził w Polsce? Albo ja pamiętam, myślisz. No to zobaczymy. Wiesz, DC, odwracanie tam. W każdym bądź razie, trochę przy tej kategorii mnie rozśmieszyło to, że, co napisała Aleja Komiksu, prawda? Tak oczywiście z sympatią mnie to rozśmieszyło, że Kasia Niemczyk bez Eisnera.
no straszny, no ale wygrał tytuł, który też jest naprawdę bardzo fajny, tylko no po prostu nie rysowany przez Polkę. Ale to tylko taka pochodna myśl. Czarny młot w Polsce we wrześniu, zdaje się, tak? Mhm. Więc no będziemy bardzo szybko mogli sprawdzić, czy ten Eisner był zasłużony. Tutaj... No, Mockingbird też mógłby, to... właściwie wszystko co tu było z wyjątkiem Deathstroke'a, którego nie znam, a więc tu się nie wypowiem, ale każda z tych moim zdaniem zasługiwałaby na Eisnera. Tak, Clean Room też bardzo fajna rzecz. Trochę no, z dupy, to... że skasowali Mockingbirda. Tak, tak, no i Clean Room też dość szybko się skończyło, ale to jest Vertigo, które nic nie potrafi zrobić, ale do tego też jeszcze dzisiaj no, tak, nawiążę. Wiecie. Publikacja dla młodych czytelników no, do lat 8. Tak, te kolejne trzy kategorie, nie? Dla... No to tylko powiemy, Narwale, Jednorożce Mórz, to sama nazwa, stary. Fajna, no. A później publikacja dla dzieci 9-12, Duchy. Dzieci 13-17. Wydawnictwo Scholastic, to jest takie wydawnictwo, które publikuje rzeczy edukacyjne, ale fajne, prawda? Mhm. I tyle wiem na jego temat, to się popisałem. Najlepsza publikacja dla nastolatków 13-17, Unbeatable Squirrel Girl. I to jest ciekawe. Ryan North, Erika Henderson, Marvel. Spodziewałem się, że wygra Jughead. Jughead wygrał w czymś, w czym zaraz będziemy mówić i no nie wiem, czy powinien tak naprawdę. Ale to jest... Nie, nie wiem, że na pewno w tej kategorii, czyli w tej ostatniej, czyli 13-17 lat, sama obecność Monstres jest dla mnie nieporozumieniem, ale no nie wiem, w coś to... Teraz inaczej jest, jak jesteś young adult, a nie ty, gówniaszu, tutaj. Kurczę, no może. W każdym razie Unbeatable Squirrel Girl wygrało i to jest kolejny tytuł, po który się zabieram jakoś jak pies do jeża, nie umiem się zabrać, ale może ten Eisner mnie w końcu przekona. No, Jughead wygrał w kategorii najlepsza publikacja humorystyczna. Mm-hmm. I czytałem tutaj ten Hot Dog Taste Test i mi się bardzo podobał. Jugheada też czytałem i był fajny, nie ukrywam, ale trochę mnie zmęczył. Więc tutaj tu... No okej. No ja tylko tak przyuważyłem, że Chips Darski tak bardzo nie wierzył w Eisnera, że nawet nie przyjechał do San Diego. Więc, no cóż. Jego strata. Najlepsza antologia, tutaj bez zaskoczenia, bo to wiedziałem od razu, że to jest... Miałeś przecieki. Tak, miałem przecieki. Jury mi tam coś tam podsunęło maile. Love is Love. Wspólne siły wydawnictwa IDW oraz DC i to jest właśnie ta taka publikacja idealnie skrojona pod Eisnery, więc się nie zdziwiłem zupełnie, że to wygrało. A czytałeś? Nie. Tematyka mnie totalnie nie ruszyła, więc sobie odpuściłem, ale tak właśnie z opisów, na czym ma polegać ta publikacja, że wiesz, że ci bohaterowie z DC i wielkie propagowanie miłości we wszelkich możliwych odmianach, czyli wiesz, tolerancja tego typu rzeczy, no mówię, no to jak nic, pod nagrody jest skrojone i jak się okazało, Eisner jest. Jeżeli coś teraz będzie słychać w tle, to dlatego, że zaczęło rąbać deszczem. Dokładnie. Bardzo, bardzo ciepło jest w Wietnamie, gdzie obecnie nagrywamy. Dokładnie. Więc musicie wybaczyć deszcze, które zdarzają się w tej części tak, świata. To wiecie, te tropikalne rzeczy i tego typu sprawy. Kolejna kategoria. Pozycja bazująca na prawdziwych wydarzeniach. I tutaj Marzec, tom trzeci, John Lewis. Ja nie wiem, czy to jest marzec, czy to jest marsz. Raczej. March, Book 3, okay. John Lewis, Andrew Aydin i Nate Powell, wydane przez Top Shelf. No, Top Shelf też. No. Top Shelf no, co roku coś musi zebrać za swoje rzeczy, więc no, mi się wydaje, że to jednak może być March. Bardzo fajny wywiad był z Boxem Brownem, autorem Tetris The Games People Play, który... gdzieś czytałem, a komiks też był nominowany w tej samej kategorii. Postaram się go znaleźć i podlinkować, bo naprawdę był ciekawy. Mm-hmm. Następna kategoria, Best Graphic Album. New, bo tu jest rozróżnienie na rzeczy nowe i rzeczy wznowione. Tak? Mm-hmm. Wonder Woman, True Amazon, Jill Thompson. I ten komiks wygrał z Patience Daniela Klausa, wygrał z Mooncopem Toma Golda, czyli rzeczami, które znamy już na polskim rynku też.
No. Wonder Woman True Amazing. Bardzo dużo dobrych opinii zebrało, ale też kolejna rzecz, z którą jeszcze się nie zaznajomiłem. Też chciałem zobaczyć, bo Patience i Moon Cop to jest tak wysoko postawiona właśnie, poprzeczka, no, wysoko. Więc żeby superhero to... Tak troszkę nie dowierzamy, tylko, że nie? Best Graphic Album też chyba pod innym kątem jest oceniany niż tak po prostu komiks, nie? Mhm. No i następną kategorią był reprint najlepszego albumu i był to Demon Jasona Shiga, wydany przez First Second. Tutaj też kolejna rzecz, której w ogóle nie znam, ale za to kolejna Azja. Kolejna Azja. Przepraszam, bo tutaj mi się... No Wietnam ci się włączył pewnie na telefonie. Nie, bo jest kategoria Best US Edition of International Material Asia. No ale najpierw jest zwykły US Edition of International Material. Tylko mi się zlało, wiesz, jasne, nie wyspałem jasne. Się, wiesz, te tropiki i te sprawy. Jasne. W każdym razie najlepsza edycja zagranicznego materiału, tak to nazwijmy. I to jak jest... w Oscarach mają film nieanglojęzyczny. Tak, nie? No to tutaj mamy komiks nieanglojęzyczny. O. Dokładnie, tak to nazwijmy. Mobius Library. World of Edna, zrobiona przez Mobiusa, wydana przez Dark Horse'a. No co, kurczę, cokolwiek to było, to musiało być mocnym kandydatem. I następnie mamy... Właśnie ten materiał azjatycki. Dokładnie. Ponieważ jest świat nieanglojęzyczny i świat azjatycki. Tak. Wspaniale po prostu. Więc tutaj kompletnie, znaczy tylko kojarzę jakiś tam jeden tytuł, więc nie mam zielonego pojęcia, czy The Art of Charlie Chan Hok Chie, czy wygrało zasłużenie, czy dobrze w ogóle przeczytałem ten tytuł, nie mam pojęcia. Następna. Osamu Tezuka Story by mnie interesował, muszę ściągnąć z zagranicy. Dobrze, że dodałeś, bo już by było. A nie, no oczywiście. Że piracimy i tego typu sprawy. Wyrosłem z tego zresztą. No. Best Archival Collection Project Stripes, co najmniej 20-letnie, czyli zbiór komiksów praszowych i tak dalej. Chester Gold's Dick Tracy Colorful Cases of the 1930s edited by Peter Maresca, wydany przez Sunday Press. Dick Tracy jest chyba bardziej legendarnym detektywem od tego, od Spirita nawet. Tak, może być. No. Z takich pasków. W ogóle powiem ci tak, że jak widzę sam tytuł tego i już widzę właśnie, że sprawy z lat 30. ubiegłego stulecia, mówię, kurczę, to może być dla mnie sam raz. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś ci wspominałem, że widziałem w preorderze taki trade z komiksami wojennymi z okresu wojny. Z okresu II wojny światowej, prawda? I mówię, te propagandowe takie komiksiki wówczas robione i bardzo mocno chciałem to kupić, a tutaj jest dokładnie to samo po samym tytule, już bardzo z chęcią bym się zapoznał. Kolejna kategoria, co my tutaj mamy? Best Archival Collection Project Comic Books i tutaj... Czyli wznowienie starego komiksu i Complete Women's Comics. Aha, bo wcześniej były paski, a teraz mamy komiks. Tak. Tiny Robbins wznowione przez Fantagraphics. No znowu Fantagraphics, no to tutaj w ogóle widzisz w tej kategorii dwa razy Fantagraphics, dwa razy Dark Horse. I jedna pozycja z wydawnictwa Dover, ale no Dark Horse i od jakiegoś czasu też właśnie wznawia takie rzeczy, które są bardzo stare. Ale też patrząc na preordery, Dark Horse sobie całkowicie zagrabił wydawanie artbooków. Mhm. Ze wszystkiego. Z gier są od Dark Horse'a, z komiksu są od Dark Horse'a. Ze wszystkiego, no. Mhm. Więc, ale tak, znaleźli sobie taką niszę, powiedzmy. Musieli po tym, jak stracili Gwiezdne Wojny, to, ale w sumie jak stracili Gwiezdne Wojny, to parę rzeczy, znaczy spadło wszystko. Nic się nie stało. Ale nie, no trochę im zleciało, nie? No tak. Ale udało się wydać, bo to już po Gwiezdnych Wojnach było Dark Horse Presents, nie? Tylko dużo osób myślało, że po prostu... Że upadnie wydawnictwo, tak, że oni stracą te Gwiezdne Wojny i już będzie koniec Dark Horse. A tymczasem oni sobie radzą bardzo dobrze.
dużo, dużo fajnych rzeczy ukazało się już po utracie. I dalej potrafią zrobić normalną okładkę, a nie gówno z tego samego papieru, co w środku, że myślisz, że to jest darmowy egzemplarz, a on kosztuje na przykład $3. Albo 4. Albo 4. Kim jest najlepszy scenarzysta? No kurczę, kto to mógł być? Brian Vaughn. Za Paper Girls, sagę We Stand on Guard. Tutaj nie podoba mi się to, że, bo czytamy sobie z newsa ramy te wszystkie kategorie i nie podoba mi się, że nie wymienili tych jego internetowych rzeczy. Ale nie był nominowany za nie. Wydaje mi się, że gdyby, znaczy to jest cały czas, jak sądzę, że te nominacje one nie są za to, to, to i to, tylko za wszystko. A to czemu na przykład przy... Tak, przy Jeffie Lemire też powinno być 15 tysięcy komiksów wymienionych, a są tylko 4, prawda? No ale tak mi się wydaje po prostu. No. Nie wiem, może się mylę, może jak najbardziej się mylę, tylko że wiesz, no jeżeli przykładowo, no w przypadku Briana Vaughna to jest akurat mało prawdopodobne, ale gdyby oprócz tych komiksów, które tutaj są wskazane, zrobił jakiegoś okrutnego kupsztala, którego nie da się czytać, to ten Eisner, wiesz, no inaczej by się na niego patrzyło, prawda? Niby tak, ale to dalej podtrzymuję, że to tylko za te wybrane są. No okej, okay, dobrze, niech tak będzie. Brubaker napisał też więcej rzeczy, czy tylko te... Znaczy tutaj, no... The Fade Out jeszcze by ewentualnie można było dorzucić do tego. No, Max Landis też chyba coś więcej dla DC napisał. No, no i tak jak wspomniałem, Jeff Lemire, no tutaj powinno być chyba z 10 komiksów, a nie tylko 4 wymienione. W każdym razie wygrał Brian Vaughn. Znowu. No ale zasłużenie moim zdaniem. No, on, ale ile można. No te Paper Girls jednak, no, Paper Girls jest spoko, jak wyszło, naprawdę wow. Najlepszy uniwersalny komiksiarz, czyli writer łamany przez artist. To jest zawsze trudna kategoria, bo jednak być dobrym i scenarzystą i rysownikiem to jest rzecz naprawdę bardzo, bardzo rzadko spotykana. Kto wygrał? Son Liu, Art of Charlie Chan, Hawkeye, ten z Pantona, który wygrał w adaptacji azjatyckiego materiału. Tak. Kolejna kategoria to jest najlepszy rysownik i Inker zarazem lub też zespół rysownik Inker i tutaj Fiona Staples saga, która jest sama sobie sterem, okrętem i w ogóle wszystkim, bo ona szkicuje, koloruje, nakłada tusz, o ile nakłada w ogóle od czasu do czasu. Znaczy ona wszystko robi graficznie, znaczy cyfrowo, więc tam nie wiem, czy można mówić o nakładaniu tuszu, ale no generalnie za sagę odpowiada graficznie w całości od początku do końca. Kolejne kategorie, może przelecimy nie wszystkie po kolei, tylko niektóre. Tu bym chciał zwrócić uwagę na... W zeszłym roku chyba zrobiliśmy dokładnie to samo. Że w pewnym momencie już odpuścili. Najlepszy kolorysta i ta nagroda dla Matta Wilsona mnie tak niesamowicie cieszy, że no bardzo, bardzo. A najlepsze okładki też Fiona Staples dostała. Liternictwo Todd Kleinsa, Clean Room, Dark Knight, Lucifer, Black Hammer. Najlepsza, to ta twoja, że tak to ujmę, kategoria, najlepszy webkomiks. I tutaj wygrał Birdboy. Bardzo fajny. Bardzo swojsko brzmiące nazwisko twórczyni. Sprawdzałem, nie. Nie? Szkoda. Znaczy, może rodzina pochodzi z, natomiast Anne Schabla, o ile tak wymawia swoje nazwisko, bo to, że Francuzi wymawiają nazwisko gościnne jako Goscinny, byłem w takim szoku, jak miałem te 12 lat, jak się o tym dowiedziałem. Możliwe, że inaczej się nazwisko wymawia. Nie jest stricte z Polski. I nie zmienia to w żadnym wypadku tego, że Bird Boy jest bardzo fajnym komiksem. Bo już myślałem, że nie jest taki fajny w takim razie. An pisze dwa komiksy równocześnie, można się z nimi zapoznać na stronach. Wystarczy wpisać nazwisko autorki tak naprawdę, znaczy imię i nazwisko autorki w Google'ach i przejdzie do jej strony. I stamtąd są linki do obu komiksów, które możecie sobie sprawdzić. No i ostatnia rzecz, Best Digital Comic i tutaj wygrał Bandet, Paula Tobina i Colin Coover z Monkey Brain, łamane przez Comixology.
No Monkey Brain od kiedy wystartowało, to jest zawsze mocnym kandydatem do wygrania w tej kategorii. To jest taka platforma publikująca komiksy, nazwijmy to umownie normalne, czyli pełna fabuła, powiedzmy zeszyty, rozdziały bardziej niż zeszyty, więc to ich odróżnia od kategorii najlepszy webkomiks. No i od kiedy Monkey Brain wystartowało, to po prostu rokrocznie coś tam zbierają dla siebie. Więc gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Mamy nadzieję, że możliwie jak najwięcej z tego materiału, o którym wspomnieliśmy, zobaczymy w Polsce. No Czarny Młot już niedługo, Saga publikowana cały czas, ale te inne rzeczy może też się ukażą. Wydaje mi się, że mamy już taki moment na naszym rynku, że i takie powiedzmy umownie hardkorowe rzeczy by mogły się pojawić. No hardkorowe w sensie nie trykociarskie, a z Ameryki zarazem. Więc zobaczymy, może coś fajnego zostanie wydane w Polsce. Przejdźmy dalej. No San Diego Comic Con obfitował w tych newsów naprawdę masakrycznie dużo. No i pierwsza, najważniejsza zdecydowanie rzecz to jest... Dwie nowe rzeczy od Jeffa Smitha. Nie, co ty, powrót Gwiezdnych Wrót. I tym kończymy 40 odcinek podcastu. Nara. Nie no, oczywiście Jeff Smith wraca do Bowna. Ale cieszysz się z Gwiezdnych Wrót, co? Tak, ale to nie jest czas i miejsce. Przejdźmy do komiksu. Możecie kiedyś dla zgrywy puścić Krzyśkowi muzykę z ostatniego odcinka Gwiezdnych Wrót. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Wychodzę. Ale wróćmy do komiksu. No więc Jeff Smith ogłosił, że będzie kontynuacja Gnata. Tak. Tylko, że nie o Gnacie, tak? To będzie komiks, który się nazywa Smiley's Dream Book. Głównie to będzie picture book, tak jak było napisane. I to są raczej takie książeczki dla dzieci. I jeden komiks. Swoją drogą z okazji... Znaczy, szukam w opisie, gdzie to jest napisane, ale... Z okazji iluś tam lecia Bowna. Ostatnio powstał taki dodatkowy rozdział, który pokazuje to, co się działo, jak... No, jak się skończył, bo nie będę wam mówił, bo w Polsce wyszedł dopiero pierwszy tom. No. Więc z tym też się można zapoznać. Bardzo fajna rzecz. Natomiast ten nowy picture book faktycznie jest tutaj tak napisane. Będzie się skupiał na Smileyu, który po polsku się nazywa Chichot Gnat. I zapowiedź jest na lato 2018. Czekam. I mam nadzieję, że równie szybko się to też pokaże w Polsce. No, zwłaszcza, że taki picture book też może być dla jeszcze młodszych zawodników dobrym wprowadzeniem. Zwłaszcza, że Egmont jednak ma też mocną linię wydawniczą rzeczy dla najmłodszych czytelników niekomiksowych. Dokładnie. Czemu nie? I komiksiarze by sięgnęli, bo wydaje mi się, że Polacy, którzy zdecydowali się potem pierwszy tom Gnata sięgnąć, co zakochali się w tym komiksie, jak najbardziej zasłużenie. Więc no kto wie, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście komiks się najpierw musi ukazać. Lato 2018, może ta data się jeszcze zmieni, prawda, trzy razy. Zobaczymy jak to będzie, ale trzymam kciuki za to, żeby to było co najmniej tak samo dobre jak sam Gnat. Co dalej mamy? Grant Morrison znowu szaleje. Grant Morrison znowu szaleje. No ogłosił kontynuację dwóch swoich tytułów. Jeden z nich był całkowicie spodziewany, czyli Wonder Woman Earth One. Drugi tom, no pierwszy po prostu zapowiadał się jako coś niesamowicie kontrowersyjnego i po części taki też ten komiks był, ale mi się podobał. Bardzo fajna rzecz. Nie, że tam się zakochałem totalnie i coś mi urwało, tylko po prostu był bardzo fajny. O. Z Grantem Morrisonem mam... Zawsze człowiek się boi, czy zrozumie. To jest jedna rzecz, natomiast uwielbiam to, jak on manipuluje wszystkim, co mówi o komiksie, który będzie robił. I jak Heavy Metal zaczął drukować jego autorstwa Savage Sword of Jesus Christ, w którym Chrystus schodzi z krzyża i zaczyna wszystkich zabijać mieczem, żeby stworzyć idealne aryjskie państwo, to sobie myślałem, kurczę, to będzie typowe dla Granta Morrisona. I jak kupiłem sobie pierwszy numer Heavy Metalu, w którym to było, i przeczytałem ten komiks, to było typowe dla Granta Morrisona. Dlatego, że po trzech stronach okazało się, że Hitler opowiada komuś scenariusz filmu, który mają nakręcić. I że to będzie propaganda,
żeby nakłonić ludzi do prawdziwej wiary w aryjskiego Mesjasza, a nie w jakiegoś Żyda. I od tego czasu nigdy nie ufam, co jest napisane o komiksie, który Grant Morrison będzie robił. Przy okazji Savage Sword of Jesus Christ, super sprawa. Mm-hmm. W każdym razie, wracając do tych komiksów ogłoszonych, no to tak. Wonder Woman Earth One, część druga, fajnie, czekam. Natomiast ta kontynuacja Asylum Arkham, no cóż, tutaj trzymam mocno kciuki za to, żeby się okazało, tak jak mówisz, że to co Morrison powiedział nie okaże się prawdą, tylko jakąś tam zagrywką, ponieważ ta, nazwijmy to umownie, kontynuacja Asylum Arkham nie będzie kontynuacją Asylum Arkham. No, to już jest typowe. No. Bo ma kontynuować Batmana 666. Tak, na kartach tego komiksu Morrison pokazał taką alternatywną rzeczywistość, gdzie Batmanem jest Damian Wayne. Znaczy niekoniecznie alternatywną, nie? To była tak, tam tak, to wybiegająca była, przyszłość. Tak, to była mocno. Wtedy oficjalna przyszłość tam, ale wiesz, mieliśmy New 52 po drodze i teraz mamy odrodzenie po drodze, więc to wiesz... Nic nie jest wiążące, co tak. Nie zmienia faktu, że numer 666 był dość fajnym numerem. Tak, mi się podobała ta wizja, kiedy Damian był Batmanem. Znaczy, no tutaj nie chcę wchodzić w polemikę. Ja raczej całego Batmana Morrisona jakoś nie cenię szczególnie mocno. No, ale musisz docenić, jaki piękny ból dupki wywołał, zabijając nietoperza. No oczywiście. To tak, było wspaniałe. No jak każdy ból dupki. No, kurczę. W każdym razie Arkham Asylum 2 ma kontynuować tego Batmana 666. I tutaj wiemy także, to się ukaże od razu w formacie albumowym. Historia ma się zamknąć na 122 stronach, co jest trochę dziwną liczbą, bo z reguły te wydania mają 132 strony lub 144, nie wiem, może jakieś reklamy tam będą albo coś w ten deseń. I tutaj nigdy nie wiesz. Bardzo ciekawym zdaniem jest to, co powiedział Morrison, iż będzie chciał na łamach tej historii przeskoczyć rekina. Przeskoczyć rekina to jest takie powiedzonko dotyczące tego, że wskakuje się na jakiś poziom, po którym już nigdy nie daje rady wejść na ten sam poziom, tak? I poziom tylko spada. Nie wiem, jak to ma zachęcić czytelnika. To Morrison. Myślę, że nie zdziwię się, jak będzie jeszcze dosłownie i po prostu na trzecim kadrze Damian Wayne przeskoczy takiego rekina wyskakującego z wody. I rekin będzie miał znak Batmana albo coś ten deseń. Dokładnie. Chyba, że będzie miał jeszcze nowszy jakiś antyrekinowy bat spray. O, to też by mogło być możliwe. Oprawą graficzną zajmie się Chris Burnham i to jest rysownik, który współpracował już z Morrisonem przy Batman Incorporated i tam się spisał całkiem fajnie. Bardzo fajne były te rysunki. Tak, więc tutaj ten... Liczę na kretyński Batmobil. To zawsze mnie cieszy, jak jest jakiś Volkswagen Golf albo Garbus. Dla mnie Burnham jest takim rysownikiem, którego powiedziałbym, określiłbym jako Frank Quitely, tylko lepszy. Mhm. Który nie rysuje na dwóch stronach tą samą postać w dwa totalnie różne sposoby, tylko przynajmniej trzyma się jakiejś konsekwencji, bo nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego ten Quitely jest tak bardzo wielbiony. Burnham jest to. Ja bardzo lubię jego rysunki, ale nie znoszę sposobów, w jaki są kolorowane. Mówimy o Quitelym teraz? Tak. Mówimy o Quitelym, bo ten taki jakby gówniany gradient tak mi przeszkadza. Jakby te komiksy były czarno-białe, znacznie lepiej by mi się to czytało. Znaczy wiesz, ja mam z tą postacią, z tym rysownikiem taki problem, że mój pierwszy kontakt z nim to było New X-Men, wydane lata temu. Przez dobry komiks. I tam na przykład, ja nie wiedziałem, co się dzieje czasem. Tam na przykład mamy takie kadry, gdzie Jean Grey na jednej stronie potrafi wyglądać jako 16, 30 i 60-latka. Więc no... Nie jest Feniksem, czego się czekasz. Może tak. To tak wygląda. No ale nie dotyczyło tylko tej jednej postaci. Mhm. Więc to też później na łamach, nie wiem, Jupiter's Legacy czy All-Star Superman, no to wszystko się powtarzało i dla mnie to było ciężkie. Więc cieszę się, że to Burnham, zwłaszcza, że gdyby to był Quitely, to ten komiks by się ukazał za 24 lata. Jest też taka opcja. Ale na pewno wstrząsnął z opinią. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie tak bardzo jak Frank Miller. Frank Miller, który ogłasza pracę nad Superman Year One. Po tym, jak zmasakrował Batmana w Dark Knight 3. Czytałeś?
Trochę się bałem i zrezygnowałem. Po tym jak płakali znajomi, to no, uznałem, że nie będę. Znaczy to jest wciąż lepsze niż DK2, ale... O, naprawdę. Dostać butem w ryj jest lepsze od DK2, więc... No, w każdym razie Frank Miller ogłosił pracę nad Superman Year One i jak to powiedział, chciałby skupić się na tych, no to jest w końcu rok pierwszy, ale chciałby bardzo mocno skupić się na... Głównie będzie srał pod siebie, jak to jest rok pierwszy, więc to... Zapewne. No, ale chciałby się skupić na tym początkowym okresie, gdy Superman odkrywa swoje moce. Nie, że rok pierwszy Supermana, tylko rok pierwszy Clarka Kenta, o tak bym raczej powiedział. Okej. To przepraszam. No i jak zapewnia, jest to komiks, który chciał zrealizować już dawno temu. Ble, 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 bla, bla, bla. Ja trochę kibicuję, żeby Frank Miller zrobił to, co Alan Moore i... Poszedł na emeryturę? Tak. No... Niech... Mega lubię Sin City. Sin City jest moim ulubionym komiksem Franka Millera. Mhm. Darzę pewnym sentymentem powrót Mrocznego Rycerza, dlatego że to jest pierwszy taki komiks po długiej przerwie dla mnie i też przy okazji pierwsza rzecz, jaką w życiu kupiłem przez internet. Mam jeszcze to pierwsze wydanie Egmontu, które jest w kartkach. Nie. Bo tak to wyglądało. Lubiłem 300 dla... warstwy, no tam nie ma nic oprócz warstwy graficznej, ale później co próbowałem czytać Franka Millera, to było mi tak przykro, że zderzam się po prostu, że osoba, którą tak bardzo jakby podziwiałem za komiksy, które zrobiła, tak coraz bardziej w dół. To rozumiem, że nie miałeś do czynienia z jego Daredevilem. O cholera, zapomniałem o Daredevil. Super mi się podobał jego Daredevil. No, właśnie, to jest dla mnie z kolei jego Daredevil jest tym takim najlepszym tytułem. Nawet Sin City mi się nigdy tak nie podobało jak ten Daredevil. No ale faktem jest, że no, trochę jak Alan Moore, trochę jak wielu innych twórców komiksowych, no mógłby już zejść ze sceny komiksowej. A tymczasem nie tylko Superman Year One, znaczy to, ten komiks został już oficjalnie ogłoszony, ale gdzieś tam jeszcze z tyłu, wiesz, tam przebąkuje się o Dark Knight 4 na przykład, nie? Więc no tego... Aż tak mu się pieniądze skończyły? No, cóż, a DC najwyraźniej, no nie. DC lubi zarabiać pieniądze. Tak, patrząc na wyniki sprzedaży, no to The Master Race, no to się sprzedawało znakomicie, więc nie widzę przeszkód, żeby tego Franka Millera żyłowali tak długo, aż mu się będzie chciało. Więc... Będą kolejne komiksy Millera. Niech sobie pisze, nie znaczy, że ja je będę kupował. Mm-hmm. Ale dużo osób kupi i sprawdzi. To jest tak jak właśnie z Alanem Moorem, że wiesz, jest to nazwisko i chociaż gdzieś tam z tyłu głowy jest, że to już nie jest ten twórca, który nas zachwycał lata temu i tak się można sprawdzi. Można by pisać, nie? Na okładce Alan Moore, ale nie w tej formie co kiedyś. Myślę, że to nie byłoby... Albo podział na półkach w sklepie komiksowym. Dobry Alan Moore. Dobry Alan Moore i już obecny Alan Moore. To by było interesujące rozwiązanie. Kiedyś w pracy mieliśmy taki podział gier na półkach. Mieliśmy sci-fi kosmos fajne, sci-fi kosmos do dupy. Co tam było na tej drugiej? Ja nie pamiętam, było do dupy, więc tam... Okej. Okay. No a skoro już o Alanie Moore wspomnieliśmy, no to również i ten twórca coś ogłosił podczas San Diego Comic Conu, chociaż w sumie nie do końca jestem pewien, czy on tam w ogóle był, ale... No raczej wątpię. Wtedy to wyniknęło. W jego imieniu zostało... Tak, wtedy to wyniknęło. Chyba właśnie Kevin O'Neill to zapowiedział konkretnie. O co chodzi? Chodzi o finałową odsłonę Ligi Niezwykłych Gentlemanów, która... Pamiętam, w jakim szoku byłem, jak się dowiedziałem, że to ma więcej niż dwa tomy, ale... To... No, sama zapowiedź tej Ligi Niezwykłych Gentlemanów jakoś takoś mnie mocno nie poruszyła, ale co raczej ta zapowiedź emerytury Alana komiksowej, podkreślmy, tak, emerytury komiksowej. Alana Moore'a oraz Kevina O'Neilla, który też już decyduje się kończyć z tym medium. No i tutaj sobie przepisałem bodajże z kolorowych zeszytów, że nie znaczy to jednak, że Moore całkowicie zniknie nam z radarów, zamierza poświęcić się pracy nad filmami i nad książkami, bo te media go jeszcze nie znudziły.
Wiesz, no, ale to fajnie. Krzyż na drogę. Ale to fajnie jest być takim człowiekiem, nie? Że o, to mnie nudzi, będę robił co innego, nie? Kurczę, i co? Może kwiatki zacznę hodować. Dokładnie tak. Albo chętnie bym kupił jakąś odmianę tulipana wyhodowaną przez Alana Moore'a. A ponieważ to jest mag, to jak tam, nie wiem, mu się pieniądze skończą, to se wyczaruje, więc nie ma problemu. Natomiast oprócz tej Ligi Niezwykłych Dżentelmenów jeszcze będzie kontynuowane, czy też powiedzmy już powoli kończone Cinema Purgatorio. To jest, zdaje się, od Avatara seria. Więc no jak tutaj zostało powiedziane, no i ma w sobie jeszcze około 250 stron komiksu do przedstawienia. Pewnie połowa z tego to będzie ta Liga Niezwykłych Dżentelmenów, więc prawdopodobnie Cinema Purgatorio dość szybko się skończy. No i jeszcze Lovecraftowa teraz. Jeszcze Lovecraftów, otóż to. No to co, krzyżyk na drogę. Znaczy, bardzo sobie cenię i wiele historii, które Alan Moore napisał, są dla mnie bardzo ważne, zaczynając od Strażnicy V jak Vendetta. No mnóstwo tego. Bardzo sobie cenię ten Liga tom. Liga Niezwykłych Dżentelmenów, tom pierwszy. No rewelacja. Tak, dla mnie. Mam ten zbiór, jak to się nazywało? Najlepsze historie uniwersum DC Alana Moore'a. Mhm. Są mega kozackie. Tam on przecież stworzył Mogo Doesn't Socialize, który jest przezabawnym komiksem. Jedyny dobry, znaczy no dobra, nie żebym czytał ich jakoś dużo. Świetny komiks z Vigilante, którego nikt nie potrafi pisać. Tam Father's Day to był. Też wspaniała rzecz. Jego praca w 2000 AD. Też super, tylko no już trochę za dużo Rasputina, za mało Alana Moore'a później się zaczynało robić. Więc ja Alana Moore'a też cenię za no taką głupotę, można powiedzieć, ale za to, że był twórcą, który przyszedł do Image'u w czasach początkowych działalności tego wydawnictwa. No i z tych idiotycznych postaci wymyślonych przez Roba Liefelda zrobił naprawdę fajne, głębokie i wartościowe postacie, no Supreme chociażby, jego autorstwa. No bardzo, bardzo fajna rzecz i do dzisiaj się to fajnie czyta. Dla Wildstormu też coś napisał, nie? Chyba tak, Albion? Tak. Dla Wildstormu na pewno zrobił kilkanaście numerów Wildcats i to były najlepsze numery Wildcats, jakie się ukazały, ale to konkurencja była żadna, jeśli chodzi o inne rany. No i tam też miał, no to ABC w końcu zaczynało jako podstudio Wildstormu, jeszcze w strukturach Image'u. Musiał się mocno zdziwić, gdy Jim Lee to sprzedał do DC, prawda? No ale cóż, więc Alan Moore finałową Ligą Niezwykłych Dżentelmenów będzie odchodził na emeryturę, a tymczasem coś się kończy, coś się zaczyna. I znamy pierwsze tytuły z Berger Books, czyli imprintu w ramach wydawnictwa Dark Horse, którym zarządzać będzie Karen Berger, czyli twórczyni Vertigo. I tutaj mamy Powrót Antonego Bourdaina do komiksów. Tak, i to jest ciekawe. Znaczy, generalnie zostały ogłoszone cztery nowe tytuły i dwa wznowienia. Ja tutaj specjalnie tych wznowień chyba nie wypisywałem nawet. Tak, nie wypisywałem tego tutaj. Natomiast te cztery tytuły, które otworzą ten imprint, te cztery nowe tytuły, no powiem tak, że jakoś szczególnie mocno opisy mnie nie zachwyciły. No ale wiadomo, opisy opisami, a może się okazać, że to po prostu naprawdę bardzo fajne tytuły. No i wspomniałeś się o Antony Bourdainie. Znacie go z Dorwadzi Giro, które się ukazało w Polsce i moim zdaniem nie zostało docenione. Nie zostało, jest naprawdę fajnym komiksem. Tak. Znaczy ja też bardzo cenię sobie Antonego Bourdaina i bardzo lubię jego książki i programy telewizyjne. Więc może trochę inaczej podchodziłem do komiksu. Natomiast to, że w Hungry Ghosts, który ma być historią związaną z samurajami, która będzie powracała do epoki Edo, że tam pojawi się wśród rysowników Pulp, to już jest bardzo zachęcające dla mnie. Tak, i Alberto Ponticelli też jest bardzo fajnym rysownikiem. To będzie generalnie horrorowa antologia, też trzeba o tym wspomnieć, ale no, Antony Bourdain tymi swoimi
No, dorwać Giro pokazało, że on potrafi zrobić takie, przynajmniej dla mnie, bo mi się ten komiks bardzo podobał, że on potrafi wymyślić coś takiego naprawdę nieoczywistego i bardzo oryginalnego, więc z Angry Ghost, zwłaszcza tytuł, prawda, też już sugeruje... No już do jedzenia idzie. Tak, coś tam musi być z tym jedzeniem, więc na ten tytuł jak najbardziej czekam. Później powstanie prequel do komiksu, który ukazał się w Polsce, to było... Incognegro. Dokładnie. Pamiętam to wydanie Egmontu, takie bardzo nieforemne. Spółki, no. Tak, bardzo nieforemne, jeśli chodzi o format, ale sama historia bardzo fajna była. I swoją drogą mała refleksja, tak zmieniając lekko temat, kolejny tytuł, który uciekł z Vertigo. Mhm. Prawda? Tych tytułów, bo Garth Ennis bardzo dużo swoich rzeczy przeniósł do innych wydawnictw, tutaj Incognegro, Saucer Country, które już się ukazuje, a ja o tym nie wiedziałem, w IDW jako Saucer State, więc tych tytułów z Vertigo no po prostu pouciekało od metra. No i ci sami twórcy, co też jest ważne, że tak. Nie po prostu prequel do historii, tylko Matt Johnson i Warren Please razem będą to współtworzyć. Tak, i tutaj... Mata Hari jeszcze się pojawi. Tak, to będzie luty 2018. Mhm. I to w 5 częściach wyjdzie, więc chyba pierwsza taka zeszytowa, nie? Bo wcześniejsze to już są raczej graphic novel. Znaczy, ta antologia chyba ma być... Też zeszytowa? Znaczy, nie wypisałem tego. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to ma być kwartalnik. Aha. Może się mylę. Mhm. Pewnie się mylę. Nie oszukujmy się. Ale tak, to też ma raczej wychodzić jako antologia taka zeszytowa, serializowana. Ale no to Mata Hari będzie opierała się na wątkach z biografii słynnej tancerki oskarżonej o szpiegostwo w czasach I wojny światowej, więc tu też klimaty indie i tak dalej. Ciekawe. Tak, i z twórczyniami są dwie panie, których nazwiska mi no, niewiele mówią. Ale to będzie właśnie taki tytuł tworzony przez kobiety i powiem ci tak, że zauważyłem, może to, nie wiem, może sobie sam coś wmawiam, ale dużo tytułów, które czytałem i są tworzone tylko przez panie, one są właśnie takie troszeczkę inne, widać to zarówno w warstwie scenariuszowej, jak i rysunkowej, no chociażby to Monstres z Imidżu. No bardzo widać tą taką różnicę w podejściu do pisania. Nie wiem, czy to jest specjalnie, żeby się wyróżnić, czy nie, ale bardzo fajnie wyszło, więc tutaj też kibicuję temu tytułowi, bo przynajmniej jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czy to właśnie pójdzie w kierunku tej bardziej szpiegowskiej, czy to raczej pójdzie w kierunku tej bardziej podkreślenia, nie wiem, kobiecości tej Maty Hari, więc jestem ciekaw. Natomiast tym ostatnim tytułem jestem najbardziej zdecydowanie zainteresowany. O The Seeds mówisz, tak? Tak, The Seeds. I tutaj scenariusz Anno Senti, rysunki Dawid Aja. No, ten, którego znacie z Hawkeye'a, z Marvel Now. O, wspaniale. I o ile Anno Senti mnie jeszcze do końca nie przekonuje, bo jej powrót do DC 2 czy 3 lata temu był fatalny i nie mam innego określenia do tego, co ona tam wyczyniała. No ale skoro Karen Berger jej zawierzyła. Tak, i jeszcze taki fajny rysownik się tutaj trafił, więc no, jestem jak najbardziej zainteresowany i to jest komiks, który będzie o oczywiście Ameryce Północnej, która jest zagrożona ekologiczną katastrofą, no oraz o reporterce, która to odkrywa i ma szansę o tym napisać, ale może to też oznaczać dla niej duże problemy i to też będzie 5-częściowa miniseria. Start marzec 2018. Zostało na San Diego Comic Conie przedstawione logo, jakieś tam wstępne pierwsze grafiki, więc to się wszystko jeszcze będzie klarować. Mhm. No, tak jak wspomniałem, nie urwały mi te zapowiedzi niczego, ale przynajmniej dwoma tytułami jestem jak najbardziej zainteresowany, tą Matą Hari oraz The Seeds. Czy po Angry Ghost? Jeszcze nie wiem, raczej się zapoznam dopiero z opiniami. Natomiast kolejną rzeczą, o której też warto wspomnieć, to jest rzecz, o której nie wiedziałem wcześniej,
czyli taki mały imprint w IDW powstaje. On się ma nazywać Black Crown Pups. I to będzie imprint z kolei dowodzony przez Shelley Bond, która też jest uznaną twórczynią na rynku komiksowym. Ja tutaj wspomnę, zanim w ogóle przejdziemy do tych tytułów ogłoszonych, że IDW tuż przed San Diego Comic Conem stało się kolejnym wydawnictwem, które ogłosiło obcinanie oferty. Mhm. W sensie takim, że będą wydawać mniej komiksów każdego miesiąca, ale za to będą się starali, żeby były możliwie jak najlepsze. Jakiś czas temu, chyba 2 albo 3 lata temu, jako pierwsze wydawnictwo ogłosiło to Boom Studios. Wyszli na tym bardzo fajnie. No to się cieszę, bo ale oni faktycznie przesadzali parę lat. Tak, okroili swoją ofertę i teraz, wiesz, nawet jak wychodzi taka, nazwijmy to umownie, bzdura jak Mighty Morphin Power Rangers, okazuje się, że to jest bardzo fajny komiks. I te obcięcie oferty im wyszło całkiem na dobre, bo okazało się, że pomimo tego, iż mają mniejszą ilość komiksów wydawanych co miesięcznie, ten ich udział w rynku wcale nie spadł. A to bardzo dobrze. Co się przekłada na to, że po prostu to, co się ukazuje, się sprzedaje lepiej. No a pewnie te rzeczy, które się nie sprzedawały, leżały na półkach, bo to jednak jak masz sklep z komiksami i powiedzmy co środę masz mnóstwo komiksów, jeszcze wiesz, od wszystkich pozostałych, pomijając Marvela, DC, Image, to jeszcze ci dojdzie Black Mask, te wszystkie mniejsze, to jednak myślę, że prędzej ktoś, nawet jakby chciał sobie wziąć jakiś numer, to wskoczy w coś w pokroju Batmana, Spidermana, niż spróbuje Power Rangers albo Mask. Z całym szacunkiem dla Mask, bo to fajny komiks. Tak, tak. W każdym razie IDW ogłosiło, że to będzie ograniczenie oferty o około 25%, tak żeby każdego miesiąca ukazywało się mniej więcej 40 tytułów. Co i tak jest dużą ilością. Prawda? Ale no, w chwili obecnej, jak wiesz, jak spojrzysz na zapowiedzi IDW i widzisz 15 crossoverów, prawda, tych rzeczy z Hasbro i w ogóle 4 serie z G.I. Joe, 5 serii z Transformersami, nie wiem, Ghostbusters, Real Ghostbusters, Ghostbusters Meet coś tam, nie, Godzilla versus wszyscy, no tych tytułów jest zdecydowanie za dużo i w sumie fajna decyzja. Oby wyszli na tym dobrze. Natomiast wracając do Black Crown Pub, tutaj był już jeden tytuł ogłoszony w marcu do tego imprintu i to było Kid Lobotomy, Petera Milligana, tak. I Tess Fowler. No i Peter Milligan, no kurczę, to już za samo to nazwisko jest plus 10 do zainteresowania. Natomiast teraz doszły do tego Assassinistas, to jest wspaniała nazwa. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, żebyś ci ją przeczytał, bo ja nie dam rady. I Punk's Not Dead. Tak, więc pierwszy z tych tytułów. Powtórzysz? Assassinistas. Yeah. Tutaj scenarzystką będzie Tini Howard i rysunki Gilberta Fernandeza. Tini Howard się coraz mocniej rozpycha na rynku komiksowym. To jest chyba jedyny dobry efekt naboru nowych twórców przez Top Cow, studio Top Cow, ponieważ oni jakiś czas temu powybierali tam nowych scenarzystów, świeżych rysowników i powstała taka grupa no-name'ów, która rysowała tylko i wyłącznie dla Top Cow, natomiast Tini Howard wreszcie się wyrwała i było The Skeptics dla Black Masku. Nie porwał mnie ten komiks, ale był bardzo oryginalny i fajny w założeniu, tylko no, później to troszkę nie wyszło. No ale fajnie, że dostaje kolejne szanse. No i tutaj opis mamy też interesujący, bo co prawda sam schemat zabójczyni na emeryturze, która musi wrócić do pracy, bo coś tam jest oklepany, przyznasz? No ale przez to, że musi wrócić, żeby opłacić studia syna, to też jest trochę inaczej. Tak, tak. I właśnie to jest to, co zmienia tą rzecz. No tutaj oczywiście Tini Howard tutaj, znaczy oczywiście, no to nie jest tak, że ja tutaj czynię jakiś wyrzut, ale musi się pojawić wątek homoseksualny, ponieważ no, sama twórczyni, z tego co mi wiadomo, też jest właśnie jedną z takich osób, więc ona lubi te wątki, bo i w The Skeptics się pojawiało tam w tle i w Magdalenie teraz obecnie prawdopodobnie też się pojawia. Nie wiem, tylko pierwszy numer przeczytałem, ale tak mi się wydawało.
Więc... Taki jest świat, więc no, wiesz, no, to tak, są normalne no, rzeczy, tak, które... Ja mówię, że to nie czynię żadnego zarzutu, tylko też fajnie by było, jakby niekoniecznie to wrzucała na siłę, tylko miało to jakieś tam wiesz, uzasadnienie. Wydaje mi się, że pisanie czegoś, żeby to sprzedać, to jest jedna rzecz, natomiast może być to po prostu. I nikt nie będzie na to zwracał uwagi, tak, na to, że Fate nie jest chuda. Że po prostu sobie będzie. No też tak. I nie zdziwiłoby mnie, jakby tak było, no bo jednak no nie chodzi o to, żeby wiesz, kogoś kłuć w oczy i sensem komiksu jest to, że ona jest zabójczynią, która wraca z, i matką, która wraca z emerytury. I o tym jest komiks. To, co się dzieje jakby wokół tych postaci i ich preferencje seksualne, służą tylko i wyłącznie budowaniu postaci, nie? Natomiast nie ukrywasz, taki opis sprawia, że tak, łatwiej to, jest to sprzedać. Dokładnie tak. Tutaj mamy zaplanowane to na 6 numerów. I tutaj jeszcze z tego, co widzę, nie ma jakiejś konkretnej daty. Tak. Nie. Znaczy, bo Milligana Comics pojawi tak, się w październiku, a niedługo dołączą. Tak, niedługo dołączą, więc równie dobrze może to być dopiero po przyszły rok. W każdym razie Assassinistas zapowiada się całkiem fajnie. I Punk's Not Dead też całkiem nieźle. I tutaj mamy... Davida Barneta jako scenarzystę i Martin Simons. A, i to będzie... To będzie w styczniu. To będzie w styczniu. Tak. I tutaj ten tytuł będzie opowiadał o Fergim, który będzie... Bądź tej Fergi. O, faktycznie. I ona będzie musiała... Nie, to jest he, never knew, więc to jest facet. Tak. Aha, jednak. Więc tenże... Nazywa się jak ten... piosenkarka z Black Eyed Peas. Dokładnie tak. W każdym razie Fergie będzie musiał znaleźć ojca, o którym istnieniu, znaczy no wiedział, że istnieje, tylko nie wiedział, kto nim jest. Tak z tego wybrnę. Tutaj dojdzie do tego oczywiście wątek szpiegowski, pojawi się MI5. I duch Sida Viciousa. I duch Sida Viciousa. I to jest rzecz, która sprawiła, że kurczę, chcę to. Bo wiesz, do momentu pojawienia się ducha Sida Viciousa stwierdziłem, że kolejna wiesz, taka rzecz, a i nagle jest to, że o, to jest jednak coś oryginalnego, fajnego, znaczy mam nadzieję fajnego i to już, tak jak wspomnieliśmy, zapowiedź jest na styczeń i raczej na pewno dam szansę w zeszytach, jeśli chodzi o Punk's Not Dead, natomiast jeśli chodzi o tenże drugi tytuł, to Assassinistas, to sobie sprawdzę wiesz, oceny, później sprawdzę sobie cenę wydania zbiorczego no za pewnie IDW. Tak kupisz pierwszy numer na Comixology. Pewnie tak, no nie ma co się oszukiwać. Jeszcze do tego będzie wychodził kwartalnik z Black Crowna. Tak. 48 stron o komiksie i kulturze i będzie miał rozkładaną okładkę. Podwójną układkę i 10-stronicową historię zrobioną przez Roba Davisa. I tutaj też zobaczę, czy będzie to chwalone, jeśli tak, to dam szansę. No i przejdźmy na momencik dłuższy bądź krótszy do DC. Sam panel studia imprintu whatever, Young Animal jakoś szczególnie mocno nie urwał niczego, bo tam padały informacje raczej mało ciekawe, ale nieco wcześniej pojawiła się informacja o tym, że tytuły z Young Animal będą miały crossovery z tymi topowymi postaciami z DC i się zmartwiłem, bo już same słowo crossover. Mi się nie spodobało. Trzeba podbić sprzedaż, to wiesz, no, tak, tak. W każdym razie to, co zostało ujawnione, to, że wszystkie tytuły z Young Animala od października do stycznia będą w zawieszeniu. Przy czym Cave Carson i Shade już we wrześniu nie były w zapowiedziach. Co mnie trochę wystraszyło, ale na szczęście jest zapowiedź, że w styczniu ukażą się 4 anuale, w których postacie właśnie z imprintu Young Animal spotkają herosów z DCU. Z uniwersum DC
Będą one stanowiły konkluzję pierwszej fazy tego imprintu oraz skierują wszystkie serie na nowe, zaskakujące ścieżki. Co oznacza, że Bug jest tylko miniserią i nie będzie kontynuacji. Mhm. Ale z drugiej strony bardzo mnie to cieszy, że wszystkie cztery serie, czyli Doom Patrol, Cave Carson, Mother Panic i Shade powrócą z nowymi numerami, bo się bałem, że na 12 numerach pokasują co najmniej 3 z tych czterech serii. I też powrócą jako Vertigo Young Animal. I tutaj teraz będzie 30 sekund żalu i wylewania pomyj. Jakim prawem? Jakim kurde mol prawem? Vertigo, które od 5, jak nie 6, jak nie 8 lat nie potrafi zrobić dobrego... A co z tymi 8 lat? Dobra, przesadziłem. Dobra, ale Vertigo od kilku lat nie potrafi zrobić komiksu, który byłby zarówno dobry, jak i dobrze wypromowany. Oni nie potrafią nic sprzedać od paru lat i to oni będą trzymać pieczę nad Young Animalem, gdzie najsłabiej sprzedający się tytuł z Young Animala sprzedaje się lepiej od dowolnego tytułu z Vertigo? Dlaczego? Jaki to ma sens? Może, żeby coś udźwignęło to Vertigo. No, ale może to... po to, żeby nikt nie mieszał postaci z tego, jeśli będą... Dobrze, poza. Ale to równie dobrze może Chociaż być tak, że Mother to Vertigo... Panic mocno bazuje na Batmanie. Równie dobrze może być tak, że Vertigo pociągnie w dół te Young Animal. Skoro u nich marketing leży i kwiczy i nic nie potrafią. Oni przyjechali na San Diego Comic Con z grafikami, z niczym więcej. I to jeszcze odgrzewanymi kotletami, chociaż bardzo dobrymi kotletami, ale no kurczę, wiesz, przyjechać na San Diego Comic Con i pokazać jakieś tam slajdy z być może kiedyś komiksów, to jest trochę żałosne i ja ubolewam nad tym, że wiesz, to Gerard Way miał być tym, który pilnuje wszystkiego w Young Animalu i on pewnie dalej tam będzie mega ważny, no ale skoro teraz jeszcze będzie musiał się spowiadać ludkom z Vertigo, to jakoś szczególnie mocno mi się to nie podoba. Ale wraca Plastic Man. Dobra, wraca Plastic Man i to jest akurat fajne. Znaczy to tak sobie wypisałem tak w ramach ciekawostki, bo ogłoszono serię The Terrifics, którą będzie pisał Jeff Lemire. Wiecznie zapracowany Jeff Lemire. No i seria The Terrifics będzie wynikać z tego tam Dark Knights Metal, czy coś tam. I w sumie ta seria by mnie totalnie nic nie interesowała, gdyby nie to, że właśnie pojawi się w niej Plastic Man, czyli postać, która od lat jest zapomniana i pojawił się ostatnio w Justice League Action, chyba tylko animowanym. Tak, w paru odcinkach się pojawił i chyba stwierdzono, że w sumie czemu nie, może to będzie nasz Deadpool, prawda? I na szczęście to był żart. The Terrifics, no jak nazwa wskazuje, to będzie drużyna dowodzona przez Mr. Terrifica i tutaj ma być Metamorfo, ma być Phantom Girl, no i właśnie Plastic Man, więc taka drużyna dziwaków, można powiedzieć. Ciekawy skład. Mają im zmienić stroje. Tak, na bardziej terrifikowe, prawda? Ciekawe, no, co zrobią Metamorfo, jak on w majtkach biega. Znaczy, wiesz, grafiki, które dadzą mu te na majtkach. Grafiki, które były pokazane, no, wskazują na to, że będą po prostu... Kojarzysz stroje z Future Foundation? Czyli tak. No to tak... Dość podobnie, przynajmniej tak mi się kojarzyły. Deathstroke miał taki strój teraz w tym Rapier. Tak, też takie biało. No. Generalnie ta seria by mnie totalnie nie interesowała, gdyby nie ten Plastic Man, więc dam szansę. Mhm. Dam szansę. Kurczę, obiecałem sobie swego czasu, że to z tego DC będę mocno odchodził. A tu The Terrifics, a tu zapowiedź tej miniserii z Dickiem Graysonem w przyszłości. A tu nowy Deadman, więc tych tytułów, które mnie coraz mocniej interesują, to są głównie miniserie, ciekawostka, ale tak, DC potrafi mnie znowu przyciągnąć. Co teraz, co dalej? A jeśli chodzi jeszcze o komiksowe rzeczy, bo zaraz przejdziemy do filmów, gdzie spędzimy resztę dzisiejszego odcinka, tak mi się wydaje, to tak. Fantagraphics, Lion Forge i Titan Comics od teraz są już w serwisie Hoopla. I jeśli chodzi o serwis Hoopla, ta informacja dotyczy tylko i wyłącznie Stanów i Kanady. Serwis Hoopla to jest jakby taka internetowa biblioteka. Logujesz się tam dzięki swojej karcie bibliotecznej, którą masz w Stanach albo w
w Kanadzie i ona za pomocą jakiegoś tam specjalnego systemu bibliotecznego wypożyczania rzeczy daje ci dostęp do całego ich katalogu. I możesz sobie po prostu wypożyczyć i przeczytać komiksy, a mają już chyba 70 wydawców tak naprawdę. Jest tam i DC, i Valiant, i Image i tak dalej z gigantycznymi swoimi katalogami. A teraz jeszcze dołączył Fantagraphics. Można powiedzieć, że jest wszystko oprócz Marvela, tak? Znaczy nie wiem, czy Marvel jest, bo tego nie sprawdziłem. Natomiast są też różnego rodzaju audiobooki, filmy, książki, więc to jest jakaś gigantyczna rzecz. I sobie pomyślałem, że gdyby w Polsce coś takiego istniało, że miałbyś za pomocą karty bibliotecznej, tylko że niestety duża część kart bibliotecznych jest jeszcze stemplowana w wielu miejscach, dostęp do takich zbiorów, to już w ogóle super sprawa. To by cię nic nie broniło przed dostępem do treści. No, to by było super. Także trochę zazdro. Bardzo. Dla osób, które mogą z tego korzystać. Natomiast druga rzecz, która mnie bardzo cieszy, to Lisa Hanwalt, która jest autorką Hot Dog Taste Test, mojego faworyta, który nie wygrał Eisnera niestety. A możecie ją kojarzyć z tego, że jest główną projektantką całego serialu BoJack Horseman, który ukazał się na Netflixie i niedługo jest nowy sezon. Jeśli nie oglądaliście, to bardzo polecam, bo jest wspaniałym serialem. Tworzy nową powieść graficzną, którą wyda Drone Quarterly na jesień 2018. Pozycja będzie się nazywała Coyote Dog Girl i będzie trochę parodią westernu, natomiast osadzoną jak najbardziej w westernowych klimatach historią o kobiecie, która jest w połowie psem, w połowie kojotem. I musi odnaleźć siebie, więc spodziewam się czegoś podobnego klimatem do Hot Dog Taste Test. I zwierzęce postacie, właściwie hybrydy zwierzęcych postaci, bardzo dobrze autorce wychodzą sądząc po serialu, więc to jest na pewno pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Tymczasem w filmach. Tak, tymczasem w filmach. No, były jakieś zwiastuny. Tak, i tutaj można było się spodziewać takiego pojedynku gigantów, czyli zwiastun Justice League versus zwiastun Thor Ragnarok. No i co wygrało twoim zdaniem? Mi się Thor bardziej podoba. Mi też. Justice League znowu było tym samym. Tak. Chociaż bardzo doceniam, że Aquaman rozwala blok na Świętochłowicach. To jest przezabawna scena. No. Co on robił na Świonach? Chociaż w sumie mają tam przecież nie jeden. Tak, myślę, że tam na Lipinach po prostu zdecydowanie. Tam też mogą. Gorzej jak siedzi na Hechle. Tam też parademony mogą atakować. Nie wiem co, ale mogą. Ciekawe, czy ktoś z Lipin nas słucha. Oby nie. Pozdrawiamy. Znaczy, czemu oby nie? No pozdrawiamy Lipiny. W każdym razie dwa. Nie jest już tak źle na Lipinach, jak kiedyś było. Tak, wiem, ale żarty pozostały. No. W każdym razie zwiastun Justice League był taki. Natomiast znaczy bardzo dużo komputera i wiesz, za dużo komputera. Martwi mnie to, co jest na przykład, jak idziesz na film animowany, pozdrawiam Kelena, jak idziesz na film animowany do kina i widzisz. W sensie na bajkę. Tak, dokładnie. Zrobiony przez Disneya, Pixara, czy przez kogoś, kto miał budżet. I widzisz, że w tle są ludzie, ktoś tam sobie chodzi, czy tam nie ludzie, bo to jest coś innego, ale widzisz całe to tło, całą tą zbudowaną scenografię. Natomiast oglądasz zwiastun jakiejś gównianej produkcji i nie ma tam scenografii. Masz tło, ścianę, albo coś takiego. Jest nudno. I w Justice League jest dokładnie to samo. W to, że jak były sceny, kiedy była ta planeta z różnymi Koloseum i innymi Rzymianie w kosmosie, te sprawy, to wszystko tam żyło. Latały jakieś statki, było miasto i tak dalej. Natomiast w Justice League masz czerwone niebo. Albo szaro-niebieskie tak, niebo. Tak, i znowu wielka rozpierducha i biją się po zmroku. Tak, właśnie. I rozwalają blok na Świonach, gdzie nikt nie mieszka. I nawet nie ma ani jednego talerza satelitarnego z cyfrowego Polsatu. No to jest nierealistyczne to jest w polskich blokach. To od razu widać, że to Zack Snyder. No i to jest... znaczy dobra, i tak pójdę do kina. No, wiadomo, pójdziemy, no. Ale bez szału Justice League. Natomiast Thor Ragnarok, no kurczę, powiem szczerze, że jeżeli będę się chociaż w połowie tak dobrze bawił na filmie jak na trailerze, to będzie chyba zdecydowanie najlepszy film superbohaterski tego roku. Sprawdzimy.
I jeszcze nie byłem na Kapitanie Majtasie, to jest duża konkurencja wszystkiego. Racja. No a z kolei za ile? Za parę dni? Czy już teraz? Atomowa blondynka jeszcze wchodzi? Chyba już jest. To też może być bardzo mocny kandydat. Na pewno. Dużo filmów. Na pewno damy znać, co sądzimy o Atomowej Blondynie. Mhm. Natomiast wracając jeszcze do San Diego Comic-Conu, pojawił się klip z Death Note'a, filmu Death Note. A tak, już z poprawką. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądał ten, jak się nazywa Zielony Goblin, Defoe. Jak będzie wyglądał Defoe, jak go w końcu pomalują. Bo ten typ ma mordę jak Ryuk i to po prostu masakra. Tak samo jak Mickey Rourke wygląda jak ten, kamienna głowa z Wyspy Wielkanocnej bez makijażu. Mhm. Co mu się stało przez te lata? I on idealnie wyglądał jak Marv nawet bez makijażu. Mhm. Tak samo Willem Dafoe idealnie się nadaje do grania dziwnego japońskiego potwora. I w tym klipie to widać. Znaczy tutaj oczywiście ten klip taki półtora minutowy, czy może troszkę dłuższy, on tam niewiele pokazał, ale widzimy właśnie scenę, gdzie jest Ryuk, gdzie jest, jak mu tam było, Light, tak? Ten główny bohater? No, może. Chyba tak. No, główny bohater. No i to jest po prostu rozmowa pomiędzy nimi i klip się kończy, ale po prostu pokazanie tego Ryuka w tym klipie jest naprawdę bardzo fajne, że wiesz, czai się w tym cieniu, ma twarz po prostu aktora, no głos idealny. Czekam. Tak, coraz mocniej czekam. Żeby było fajnie, co jest najważniejsze. To by było. Natomiast z takich newsów nie trailerowych, DC ogłosiło, nad jakimi filmami będzie pracować w kolejnych latach, prawda? I ta rozpiska, która tutaj się pojawiła, jest dość mocno różni się od tego, co pokazano tam chyba 2 albo 3 lata temu. Ponieważ... I to może być plus, jeśli się wzięli za siebie. Oczywiście, ta rozpiska brzmi tak: Shazam, Flashpoint, Wonder Woman 2, Suicide Squad 2, The Batman, Batgirl, Green Lantern Corps, Hulk, no właśnie. I Justice League Dark. Jej! I tutaj to, co można zauważyć od razu, że wyleciało Justice League 2 oraz Cyborg, który nikogo nie. Nie wspomniano o tym Gotham City Sirens, które jakiś czas temu ogłoszono, że będzie. No a solówkę Flasha prawdopodobnie zamieniono na Flashpoint od razu. No brzmi to, no, znaczy tak, no Wonder Woman 2 wiadomo, no ten film po prostu bije jakieś rekordy kasowe, tak po cichu oczywiście, ale on tam, ten film cały czas tam trzepie niezłą kasiorę dla DC, więc ta kontynuacja była pewna. Suicide Squad ku zaskoczeniu chyba wszystkich też odniósł dość duży sukces finansowy, bo niech poprawią, bo to naprawdę nie było aż tak złe. No to aż tak złe nie było, też tak uważam, prawda? Jak pierwszy Green Lantern, i teraz pewnie zostanę zlinczowany. Właściwie jedyny Green Lantern, ale... Ale ten film nie był aż tak zły. Tylko się nagle skończył. Znaczy, nawet nie chodzi o to, że się nagle skończył. Ja cały czas uważam, że w tym filmie leżało wszystko oprócz aktorów dwóch głównych, a oni ten film naprawdę fajnie pociągnęli. Ale... Tak, wracając. Shazam może być... ciekawy, nie wiem. Tam coś zmienili z Rokiem, nie? Tak, bo ten Black Adam, czyli ten film, który ma być z nim, ma być w ogóle, wiesz, jakiś, nie w uniwersum, ma być to w ogóle inny film. I... A to dobrze, niech robią. Chcę Roka jako Black Adama i to jest no ja też, tylko po prostu na początku, jak zobaczyłem tą rozpiskę Shazam, mówię, a to ten z Rokiem. A nie. I trochę nie kumam. To jest tak, jakby, nie wiem, Marvel robił nagle swoją fantastyczną czwórkę albo Venoma? Pod tytułem Future Foundation. O. Chyba im właśnie sprzedałem dobry pomysł. Flashpoint, no troszkę nie jestem przekonany co do tego, czy pierwsza solówka z Flashem od razu powinna być Flashpoint. No dobrze, zresetują sobie uniwersum. Po trzech filmach. Transformery też zresetowali po trzech filmach i dalej je baj krecił. To jest zupełnie inna rzecz. No. The Batman, no tutaj przy tym filmie to się zastanawiano, czy... Ja się głównie cieszę z reżysera tego filmu. No ja też, jak najbardziej. No, czekam jeszcze teraz, muszę iść do kina na Wojnę. Tak, o Planetę ja również, ale no spodziewam się bardzo fajnego, rozrywkowego. Odświeżaliśmy sobie teraz poprzednie na Blu-rayach. Mm-hmm.
Planet Mob to są tak dalej fajne filmy. Nawet pomimo tego, że całe zostały opowiedziane w trailerze. A to w takim szoku, bo to jest jeden z niewielu filmów, który został cały opowiedziany w trailerze, a dalej się go świetnie ogląda. Dokładnie tak. Cały czas ta scena, kiedy pierwszy raz Cezar w pierwszej części się odzywa, dalej sranie pogacze. Mhm. Mega scena. W każdym razie ten The Batman, no... Będzie. Będzie i głównego bohatera ma grać, prawda... Jak mu tam było? Ben Affleck, o właśnie, no bo się pojawiały po raz kolejny pogłoski, że on rezygnuje z tego Batmana i będzie jakiś Flashpoint, nowy Batman, nie? No ale zostało powiedziane, że Ben Chciałbym, Affleck... żeby Joker nie był przeciwnikiem. No oby. No ale przy tej solówce z Batmanem już tyle rzeczy się pozmieniało, że... To ma być taki kryminał. Ja osobiście nie wierzę w Jokera. Ale też, prawda, ten Joe Manganiello, ten, który był ogłoszony do Deathstroke'a, no już albo w ogóle w tym filmie nie będzie, albo będzie mieć jakąś marginalną rolę, bo już to się zdążyło pozmieniać. Więc na chwilę obecną, znaczy wiemy, że tam scenariusz został wywalony do kosza i pisany na nowo. O tym filmie nie wiemy nic, oprócz tego, że będzie. Natomiast no całej reszcie tyle samo. Nie, o Green Lantern Corps na przykład powiedziano, że głównymi bohaterami będą Hal Jordan i John Stewart. Fuck. No niestety. Bez sensu. No niestety. Justice League Dark, no film, o którym słyszymy już chyba ze 2 lata, no potwierdzono, że będzie. Bo ja przynajmniej cały czas brałem tą informację o tym, że mają zamiar kręcić taki film jako... wiesz, Hellboy 3, nie? Coś w ten deseń. Zwłaszcza, że Guillermo del Toro też tam się przewijał, prawda, w tyle. No ale jednak będzie, no i cóż, no... No i niestety będzie. No zobaczymy, jeżeli... Ciekawe, jak znaczy to tak nagle sobie stworzą Justice League Dark, czy zrobią kolejny film o tworzeniu całej grupy od podstaw i przedstawianiu postaci, których nikt nie zna jak Deadman. Mhm. No, na pewno będziemy mieli, znaczy na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje, będziemy mieli trzeciego Konstantina. O tak, wspaniale. Chociaż z drugiej strony, teraz pewnie ja zostanę zlinczowany, jakby tego Matta Ryana zatrudnili, nie miałbym nic przeciwko. Dla mnie był bardzo dobry w tej roli, w serialowym Hellblazerze, Konstantinie, jak ten serial się nazywał, Konstantin. No proszę, no. Nie, dla mnie był bardzo spoko i byłoby fajnie, gdyby jakoś tam nawiązano do tego serialu chociaż. Ale pewnie tego nie zrobią. Nie ma szans. Więc jakie animacje planują? Animacje. No tutaj też DC ujawniło kilka planów na animacje. I to będzie tak. Batman w świetle lamp gazowych. Czyli... Bardzo fajnie. To był bardzo dobry Ellsworth. Ta. Cisza. Ta. Znaczy no dla mnie to fajny pomysł, ale zmarnowany potencjał. No, no i co, tak no uważasz, i co mi zrobisz? No? No nic ci nie zrobię. Wyciszę ci mikrofon, ty wiesz. I to będzie chyba jeszcze w tym roku całkiem możliwe, że ta animacja się pojawi. Natomiast w 2018 będzie Suicide Squad Hell to Pay. Mhm. Nic mi to nie mówi, czy to jest na podstawie jakiegoś konkretnego komiksu, czy nie. Nie, niestety nic mi to nie mówi. W tym samym roku będzie Śmierć Supermana. Tak, Śmierć Supermana, a w 2019 sequel w postaci Rządów Supermanów. Nice. Lata 90. nigdy nie miały się tak dobrze jak w latach 2010. Dokładnie. Znaczy powiem ci tak, jeżeli ten Suicide Squad będzie chociaż w połowie tak dobry jak Assault of Arkham, jestem za. Tylko, że uniwersum animowane DC jest takie sobie jak na razie. Te wszystkie animacje, które już się ukazały, wchodzące w skład tego uniwersum, a jak sądzę, to też będzie wchodziło w skład tego uniwersum, jest takie... Mini. Parę rzeczy fajnych, ale... Ale może się uda. Tak, może się uda. Animacje idą im lepiej niż filmy kinowe. Tak, zdecydowanie. Chociaż dużo osób bardzo narzeka na tą zubożoną grafikę. Animację. No właśnie. Ale z tym ja się zgodzę, że ten Batman Year One no, wyglądał fatalnie. Sama historia i ten oczywiście wielki ból dupy o ten cały wątek dopisany z Batgirl. No po prostu, nie? Zdarza się, ale animacja wyglądała
No, dla mnie źle. Mhm. Dla mnie źle, więc mam Teen Titans Judas Contract. Niewiele lepiej, no ale z kolei znowu mocno zubożone względem komiksu. I ogólnie to jest duży problem z tymi animacjami, że one są bardzo, bardzo zubożone. One mogłyby być spokojnie po 15 minut dłuższe i to by na pewno im wyszło na plus. Zobaczymy, jak będzie z tymi. Natomiast jeśli chodzi o żarty, to będzie, być może będzie Doktor Doom solowy. No ale przy tym już Fantastyczna Czwórka po raz kolejny. No, ale pewnie będzie Doktor Doom, z którym będzie walczyła Fantastyczna Czwórka. Więc mieliśmy już Doktora Dooma w tych pierwszych Fantastycznych Czwórkach? Nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Mieliśmy Doktor Dooma w tej najświeższej nie mieliśmy. No, to w końcu będzie Doktor Doom, doczeka się debiutu na dużym ekranie. Tylko że wiesz, cały czas robi to Fox. Tak, no ale... Okej, rozumiem, że Noah Hawley jest facetem odpowiedzialnym za serial Legion i serial Fargo, które są fajnymi serialami, no ale to jest wciąż Fox. I wiesz, no... Jeśli chodzi o tą, na przykład tą poprzednią, tą najnowszą, że tak mówimy, Fantastyczną Czwórkę, tam też pomysł był spoko i twórcy też byli całkiem ogarnięci, a Fox wszystko zepsuł. Więc no to, że całkiem fajne nazwisko będzie stało za tym filmem, jeszcze nie oznacza, że studio tego nie spieprzy. Suicide Squad. No, więc... Ale zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast... Powrót do lat 90. Epopeja dobiegła końca. Todd McFarlane po 10, no dobra, nie po 10, ale po myślę 2-3 latach zapowiadania, że to zrobi, w końcu to zrobił i zapowiedział kinowy reboot Spawna. I to będzie film kręcony za stosunkowo nieduże pieniądze, jak mówi McFarlane, około 10 milionów dolarów budżetu. To rzeczywiście nieduże pieniądze. Tak, to jest bardzo, bardzo mały budżet. Zwłaszcza jak na Spawna, który raczej trochę animacji... Tak, tak. I znaczy studio, które będzie robić ten film razem z McFarlane'em, on będzie scenarzystą i reżyserem. McFarlane jak dotąd wyreżyserował chyba ze 3 teledyski do piosenek i to jest cały jego dorobek, więc to można powiedzieć debiut będzie na wielkoekranowy albo pełnometrażowy. W każdym razie będzie współpracować ze studiem Blumhouse, które ma na swoim koncie takie filmy jak Paranormal Activity czy też Noc Oczyszczenia. Noc Oczyszczenia to był taki szajs. To był taki po prostu kał na taśmie. No, nie podobał mi się ten Paranormal film. Activity też wcale nie było lepsze. No, ale nie akurat pierwsze Paranormal Activity mi się nawet podobało. Ja już w pewnym momencie się zgubiłem, ile tych części tam było. No ja widziałem jedną. Ja chyba 3. Chyba. Bo możliwe, że widziałem 2 razy ten sam film i o tym nie wiem. W każdym razie no, to jest studio odpowiedzialne za powstanie takich filmów, będzie robić... No przynajmniej wiedzą, jak pracować z małym budżetem. Tak, tak. I będą robić kinowy reboot Spawna, więc nie wiem, wyobrażam sobie jakimiś tam oczyma wyobraźni cały film robiony, nie wiem, z kamer przemysłowych gdzieś na ulicy. A pamiętasz ten amatorski film fanowski o Spawnie, który kiedyś udostępnialiśmy? Tak, tak. To był kozak. Tak, to był bardzo kozak, tylko wiesz. Chyba, że zrobią film o Spawnie, w którym Spawn się dopiero pojawi na końcu, bo ich nie stać na animację płaszcza. Tak jest. Albo będzie jak wiesz, jak w tym chińskim teatrze ulicznym ze smokiem. Będzie 6 osób zadupcało za Spawnem i wiesz, i kikami ten płaszcz animowało od spodu. Tak. Stary, to jest do zrobienia. Trzeba by zbudować tylko podwójną podłogę, tak jak była w serialu Alf i ci goście tam chodzili pod spodem i tego Alfa przemieszczali. W laleczce Chucky było to samo. Do zrobienia. Mamy pomysł na Spawna. Tak. Dokładnie. Studio 6 osób animujących płaszcz Spawna. Studio Blumhouse. Patykamy. Podamy wam numer konta. No cóż, nie wierzę w ten film niestety, no ale... I tak go obejrzysz, jak No nie ma szans, że nie obejrzę, jasne, że obejrzę. Fun fact, Todd McFarlane już tam chyba zachlał za dużo parę dni temu, bo tam coś przebąkiwał, że Leonardo DiCaprio by mu się śnił jako główny bohater. No to śnił, to jest tak, skupmy tak. Się na tym. Przypomnę, że Al Simons jest czarnoskóry, ale DiCaprio nie takie rzeczy już robił, prawda? Dokładnie, Robert Downey Jr. też był czarny w jednym filmie. Tak. DiCaprio tam, prawda, pobił niedźwiedzia, więc co to dla niego problem stać się czarnoskóry. Chyba, że będą tego drugiego Spawna tam, nie wiem, robić, ale to jest reboot, więc... zobaczymy.
Wracamy do trailerów, ponieważ na San Diego Comic Conie pojawiło się masa trailerów seriali, nowych sezonów. I tutaj tak sobie wypisałem: Humans, Defenders, Gifted, Legends of Tomorrow, Gotham, The Walking Dead. Dużo tego było, ale tak naprawdę tylko o dwóch chciałem wspomnieć trochę dłużej. Bardzo mnie to cieszy, no. Trochę dłużej chciałem wspomnieć tylko o dwóch, czyli o Inhumans i Defenders. Czyli Marvel, nie? Dziwne. Defenders mi się podobał, zwiastun. Tak, zwiastun bardzo fajny i trochę mnie martwi to, że parę osób, parę z serwisów, portali, blogów dostało już przedpremierowo 4 odcinki. A ty nie. Nie chodzi o to, nie, tam, nie wiem, nie wiem, kogo trzeba było błagać, żeby je dostać, ale opinie są mieszane. Opinie są takie bardzo Iron Fistowe, bym powiedział. I to mnie troszkę martwi, bo trailery są naprawdę bardzo fajne. Sigourney Weaver w tym trailerze no wymiata totalnie i ogólnie bardzo, bardzo fajnie mi się oglądało. Nastroiłem się bardzo pozytywnie do tego serialu i trochę martwią jednak te recenzje. No ale wiadomo, recenzje recenzjami, a później się okaże, że mi się totalnie podoba. Tak samo zwiastun Inhumans, drugi. No pierwszy, pamiętasz, nie wiem, w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, tak no nie zrobił na nas wrażenia najlepszego. A ten drugi już jest bardzo fajny. Już zrobiono taki, wiesz, bardzo IMAX-owy, bardzo kinowy trailer i on wygląda dobrze. No może za wyjątkiem momentu, w którym widzimy animację włosów Meduzy, ale cały drugi trailer, no gdybym nie oglądał tego pierwszego, to bym powiedział: wow, fajna rzecz, ale jako że pamiętam jeszcze ten pierwszy, to jestem tak pół na pół. Co i tak jest dużo lepszym wynikiem niż po obejrzeniu tego pierwszego trailera, gdzie było takie oh my god, a teraz jest już takie no chyba dam szansę. Wygląda to po prostu lepiej niż przy tym nieszczęsnym pierwszym trailerze. Natomiast tak błyskawicznie kolejny trailer Gifted, czyli tego kolejnego serialu z mutantami, którzy nie są X-Men. Bardzo fajny, też mi się spodobał. Trzeci sezon Legends of Tomorrow trailer, no pojawia się tam Billy Zane i parę takich scen już z nowych odcinków, bo generalnie trailery tych nowych seriali, znaczy nowych sezonów seriali CW polegały na tym, że połowa to sceny ze starych sezonów, a połowa to sceny z tych dwóch czy trzech nakręconych już odcinków, więc one tam dużo nie zdradzały, ale Legends of Tomorrow całkiem nieźle wyglądało. Trailer Gotham trwał 3,5 minuty, a nowe sceny się pojawiły na ostatnie 40 sekund i dla tych 40 sekund warto było poczekać. Natomiast trailer The Walking Dead, twórcy tego serialu po 8 latach nakręcili zły zwiastun. Czyli odwrócili tendencję, bo zawsze robili fajne zwiastuny, a później człowiek umierał z nudów na połowie odcinków danego serialu. A teraz mamy po prostu 5-minutowy zwiastun, który spokojnie mógłby się zamknąć w 90 sekundach, wyszłoby mu to na dobre. No więc szkoda. Dla porównania Fear the Walking Dead, trailer drugiej połowy trzeciego sezonu, czyli serialu, który naprawdę nikogo, bardzo fajnie wyszedł i dużo, dużo lepiej się zaprezentował niż tego głównego serialu. Trochę szkoda. No ale co zrobić? No wystarczy uciąć połowę tego trailera i byłby dużo lepszy. No i jeszcze z takich newsów serialowych wracamy na moment do animacji. Ujawniono obsadę z serialu Young Justice Outsiders, czyli tego trzeciego sezonu Young Justice. I na początku serca fanów zamarły. Ojojoj, ponieważ pokazano jedną grafikę i tam był Static, Kid Flash, Robin, Wonder Girl, Spoiler, Blue Beetle, Tracy 13, Arrowhead, Arsenal i Beast Boy. I nie było Aqualada. Tak, wszyscy zapłakali. Nie było Artemis, nie było Aqualada, nie było Superboya i Nightwinga i po prostu wszyscy się złapali za głowę. Więc pokazali drugą grafikę. Więc pokazali drugą grafikę, tylko że na innym spotkaniu. Wiesz, to nie było takie trolle, nie? W każdym razie no wiemy, że już nagrano dialogi do 10 odcinków. Prace nad animacjami trwają, niedługo będzie trailer,
no, mając w pamięci te pierwsze dwa sezony Young Justice, które naprawdę były bardzo fajne. Nie wiem, czy oglądałeś, nie oglądałeś? Oglądałem, bardzo mi się podobało. Tak, no więc cieszymy się jak najbardziej, że ten serial wraca i oby wrócił w dobrej formie. No, to chyba by było na tyle, jeśli tak chodzi o ten San Diego Comic Con. No. Obgadaliśmy znacznie bardziej dokładnie San Diego Comic Con niż rok temu. Tak, cały odcinek, ile? Półtorej godziny. Półtorej godziny. Już ponad, a w przyszłym odcinku oczywiście wracamy już do klasycznego sposobu prowadzenia przez nas, więc będzie więcej o komiksikach. Tak. Natomiast jeszcze na zakończenie, w związku z tym, że stuknęła nam 40. O mój Boże. Dokładnie. Mamy dla was komiks ufundowany przez Kulturę Gniewu. Jest to Miesiąc Miodowy na Safari. Tak, nie pomyliłeś się. Nie pomyliłem się, nie zrobiłem znowu crossovera z Mawilem i nie wyszedł mi Miesiąc Miodowy na Safari na plaży. Chociaż z chęcią bym przeczytał taki komiks. Natomiast co zrobić, żeby go wybrać? Udostępnijcie post z naszym 40. odcinkiem podcastu i wśród osób, które udostępnią i w komentarzu tutaj pod naszym filmikiem na Facebooku, bardzo ważne, na Facebooku, niech napiszą, jaki według nich jest najlepszy wakacyjny komiks i osoba, z którą się najbardziej będziemy zgadzać, dostanie Miesiąc Miodowy na Safari. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. I co, słyszymy się za 2 tygodnie. Jak najbardziej. Do zobaczenia. Cześć.